Przechodzimy do zmienionego druku nr 213 w sprawie zadań protestowych dzielnicy na 2013 rok. Środki finansowe w wysokości 60 tysięcy złotych uchwalone uchwałą Rady Dzielnicy 15 Miszczewice z dnia 24 stycznia na zadanie prace remontowe dróg, chodników i oświetlenia dofinansowanie zadań powierzonych przeznacza się na opracowanie dokumentacji oraz budowa chodnika w pasie drogowym ulicy Popielników na odcinku od drogi nr 33-35, nawiązanie do istniejącego chodnika kwota 43 500, opracowanie dokumentacji na budowę chodnika na terenie zielonym parku tysiąclecia odcinek od istniejącego chodnika w rejonie drogi nr 62-80 w kierunku ulicy Zaborowa po istniejącym przedlecie kwota 15 000 zł. Proszę Państwa, te zadania, szczerze mówiąc, one nie powinny być w tym roku, ale co się stało? One pozwoliły nam na zachowanie tego parytetu 35-65. Są to typowe zadania inwestycyjne, które w naszej dzielnicy naprawdę jest problem znaleźć. Moje pytanie było, bo naprawdę sytuacja kuriozalna, gdzie pytam się, zadałem pytanie, czy nie będzie problemu z zadaniem wykonania właśnie tego przedmiotu, co było najkrótsze, no, przedmiot w okolicach roku 30-35A. Okazało się, że tam 20 kilka metrów, ktoś mi mówi, że mam to widzenie jako zadanie wieloletnie. Ponieważ takie są procedury, to nie zdążymy. Poprosiłem o odpowiedź, proszę mi powiedzieć, jak wygląda procedura. No i faktycznie. Wyszło na to, że najdłużej czasami papiery są trzymane, nie są wprowadzane do budżetu miasta. Ja dzisiaj na spotkaniu poprosiłem o zapis taki o postulat, aby wszystkie zadania, które my zmieniamy teraz, bo nie tylko to jedno, ale i te szkoły, zadania inwestycyjne, remontowe, które teraz dzielnice wprowadzają, zostały najpóźniej do końca kwietnia wprowadzone do budżetu miasta. I wtedy procedura nie zagraża, że nie zrealizujemy danego zadania. Na ile to zostanie spełnione, ja powiedziałem, nie wiem. Natomiast takie moje zdanie padło. Mało tego, bardzo mnie niepokoją słowa dzisiaj pana skarbnika, który twierdzi, że to nie tylko dzielnica 15 ma mieć zachowane 35-65 i wtedy będzie można robić sobie przerzucanie środków. To proszę Państwa, wszystkie dzielnice mają mieć taki priorytet zachowania. Ale proszę Pana, to jak Pan sobie wyobraża? Jeżeli ja podejmuję uchwałę dzisiaj, a przez zaniedbanie inna dzielnica podejmie taką uchwałę za miesiąc, to Pan mi nie przesunie? Nie. Kolektywnie. Proszę Państwa, były wszystkie służby. Mam nadzieję, że większość dzielnic się dostosowała, ponieważ tak jak widzę, to my jesteśmy nawet w takim dbanym obrąku, ponieważ większość dzielnic ma po 45% na inwestycje, ale oni też obracają innymi pieniędzmi. Jeżeli my mamy 600 tysięcy na priorytetach, a oni mają budżety po 1 000 000 zł, pytam się, zrobiłeś parytet kolej z innej dzielnicy? Tak, zrobiłem. Ja nie musiałem dużo, ja zmieniłem jedno zadanie za 200 tysięcy. No tak, tylko u nas za 200 tysięcy nie ma takiego zadania. Dlatego my tutaj siedzieliśmy zarząd. Dziękuję pani Agnieszce bardzo. Każdą rzecz sprawdzaliśmy. Łącznie z tym, czy zakup gaśni, zakup sprzętu dla strażaków jest inwestycją, czy jest wydatkiem bieżącym. Wychodzi na to, że jak rozmawiałem pani dyrektor ze szkoły, zespołu szkół, powiedziała, że ma 90 tysięcy. 50 tysięcy przeznacza na wymianę okien, bo to na pewno będzie modernizacja. Nie, proszę Państwa. To jest remont bieżący, ponieważ gdyby było jeszcze ocieplało, no to wtedy można zakwalifikować taką termomodernizację. No mówi, pan dobrze wie, jak moja szkoła wygląda. Ja nie mam pieniędzy na termomodernizację. No chcemy już drugi rok wymieniamy okna. A tam trochę jest. Dobrze pani dyrektor wie, ile tam jest okien. Czy to jest pokłosie głupiego pomysłu jednego radnego miasta, że ktoś się tak już ciągnie i ciągnie? Znaczy, proszę Państwa, no dzisiaj nie wiem o kim, nie chcę wiedzieć o kim mówimy, natomiast byli się pan Jaśkowiec na komisji też i powiedział, że te zmiany, które my wprowadzamy, priorytety powierzone, to jest kwestia tylko 2 lat jeszcze. Taki etap przejściowy, później będzie tak zwane po prostu zadanie, kwota, a my przy ustalaniu tego zadania wysyłamy do danej jednostki, dlatego mówię placówek,
danej jednostki, mówię panu dyrektora, wysyłamy takie zawiadomienie, co chcemy zrobić. Oni oceniają, czy to jest inwestycja, czy remont, odsyłają nam i wtedy wiemy, jak ten parytet się kształtuje. Powiem państwu szczerze, wolę taki układ, żeby nie było, że jesteśmy uzależnieni, no to było w zeszłym roku. Nie przesuną, przesuną, nie przesuną. Sytuacja jest prosta. Mamy się w przyszłym roku, też nie może trochę takim wypadku przejściowy, ale w przyszłym roku będziemy wiedzieć, że musimy planować tyle na inwestycje i na remonty. Dlatego tu jest, proszę państwa, do was dzisiaj prośba. Zaczynają się remonty placówek. Przeglądy placówek pod kątem remontowym. Błagam was, proszę, jeżeli coś wpisujecie, to zastanawiajcie się, uczulajcie dyrektorów szkół. Dlaczego? I przedszkoli. Ponieważ czasami łatwo coś wpisać, a później jest problem. Ale nawet jeżeli podawane są zadania, że remont ktoś wpisuje, remont, mieliśmy ostatnio remont dachu na przedszkolu, kwota 27 tysięcy, no to proszę mi wytłumaczyć, jak ona zrobić remont za 27 tysięcy złotych. Później się pojawiają w naszej radzie takie pisma, proszę o dofinansowanie, bo nam brakło. No ale my też mamy ten budżet taki mały. Tyle z mojej strony wyjaśnień. Proszę państwa, ostatnie komisje merytoryczne, komisja budżetowa. Zaopiniowała jednogłośnie za. Komisja sportu. Komisja kultury. Nie opiniowała. Komisja infrastruktury. Opiniowała jednogłośnie za. Komisja praworządności. Nie opiniowała. Edukacji. Jednogłośnie za. Pomocy społecznej. Nie opiniowała. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Zatem proszę o przyjęcie proszę o przyjęcie uchwały w druku nr 213 w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok. Kto jest za przyjęciem? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Stwierdzam zatem, że Rada Dzielnicy 15 podjęła uchwałę nr 2013 łamane przez 2013 w sprawie zadań priorytetowych dzielnicy na 2013 rok. Proszę państwa, tyle mamy uchwał. Jeszcze raz będę powtórzę to, że jeżeli, proszę państwa, macie jakieś wątpliwości, macie pytania, jestem cały czas do dyspozycji, bez względu, są komisje, można do mnie zadzwonić, jeżeli będę mógł powiadę, jeżeli... Panie przewodniczący, komisja była o 16:30. Ale panie Zbyszku, ja nie mówię, kiedy komisja była, czy... To kiedy miałem, kurczę, no co? Proszę pana, ja tylko... Ale nie była komisja. Ja, proszę państwa, informuję was. Druki uchwał macie odpowiednio wcześniej. Tu się nic nie ma, nie dzieje, proszę państwa. Wszystkie procedury są zachowane. Dlatego nie polega to na przyjściu, niedogłębnej analizie. Jeżeli takowa jest, to proszę, jestem do dyspozycji. Jeszcze raz powtarzam. Mój telefon jest podany w sekretariacie. Zresztą jest na stronie internetowej. Serdecznie zapraszam. Nawet na indywidualne konsultacje. Ktoś jest niedoinformowany. Zapraszam serdecznie.